kiedy decydujemy się na cięcie cesarskie z przyczyn położniczych, prawda? Nie mówimy o cięciu na życzenie. Nie będę wymieniał to, co w książkach jest napisane, ja powiem tylko to, co robię praktycznie. Każdą pacjentkę przygotowuję do porodu drogą naturalną. Umawiamy się, znieczulamy. Mówię, będziesz czuła tylko skurcze, będziemy sobie rozmawiali. Jedynie, co musisz zrobić, to poprzeć w odpowiednim momencie. Każdą pacjentkę do tego przygotowujemy. No niemniej jednak są sytuacje położnicze, które zmuszają nas do wykonania cięcia cesarskiego, a bywa również, że pacjentka nie chce rodzić dołem. I proszę Państwa, ma do tego prawo. Nie może kobieta nie mieć prawa do decyzji, w jaki sposób chce być rozwiązania. Ma do tego prawa, niezależnie od filozofii, jaką reprezentuje doktor. Trzeba jej to wszystko wyjaśnić, dokładnie powiedzieć, jakie są za i przeciw, i każdej pacjentce tłumaczę, że nie ma powodu wykonywać cięcia, jeśli wszystko idzie dobrze. No właśnie, bo musimy też przekazać jednak informację, że ilość powikłań po porodach cięciem cesarskim jest większa niż jeśli się pacjentka nastawi na cięcie i to zmuszenie jej do porodu drogami natury wiąże się z taką samą ilością powikłań jak tego, bo ona emocjonalnie jest do tego nieprzygotowana i rodzą się różne rzeczy. Dlatego pozwólmy kobiecie decydować o tym, ale mówmy o tym, że poród drogami natury jest bardziej fizjologiczny.